Ladies and gentlemen, czas na Resident Evil 2, tym razem w wykonaniu Leona. Resident Evil 2. Przez ostatnie dwa odcinki zdążyłem ustalić, że scenariusz B to nie jest łatwa rzecz. You once again stepped into the world of survival horror. Good luck. Shit! Będzie mi to good luck potrzebne, bo mam już kartę. Jest good. Mam już caution. It's not good. I mam dwa... mam dwa zielone ziela i... nie jest dobrze. Jest... fatalnie bym powiedział. Alright. Z tego co wiem, to będziemy przechodzić obok jednej szafeczki, więc biorę small key. Biorę shotguna na coś gorszego, pistolet, amunicję i kartę. No, która będzie mi na pewno za chwilę potrzebna, bo otworzę te klucz... Jesus Christ! Żadne klucze. Otworzę... zamek. Ten elektroniczny. Ale muszę naprawdę się postarać nie obrywać, bo dwa zielone ziela to nie jest dużo. I... shit! I bardzo szybko może się okazać, że wyląduję bez żadnych leczał, a wtedy to będzie... Nawet by się mogło okazać, że w którymś momencie nawet utknął. Jesus, fuck! Tam był komputer, a nie tu. Okej. Okay. Get your shit together, laciu. Wiem, że się boisz, ale... Will you use the computer? Yes! Bla 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 bla. Yes! Bla 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 bla. Pyk! Pyk i... pyk. Okej. Okay. Will you use the computer? No. A to te osmarkane drzwi też się otworzyły, czy nie? Może nie? It's locked from inside. No tak. No tak, okej. Okay. No to w takim razie pójdę tu. Bo tu jest coś tam w małej szafeczce. To by mi się przydało. Jesus! Tu nie było żadnych zombie. Za moich czasów, jak grałem Claire. You fucking dick. Wow. Wow. Przeczytajmy sobie dokument. Okej, okay, shit, to już znam. Dobra, spróbujmy go wyminąć. Nothing out of the ordinary. Na razie się na mnie nie rzucił, więc jest good. Jest good, to jest skrzynia. Jesus, fuck, zombie w pomieszczeniu ze skrzynią? Tego jeszcze nie grali? Okej. Myślę, że tego zombie... Nie no, w sumie jak będę wracał tutaj ewentualnie tą drogą, to będzie słabo, jakby on tam był, bo od tamtej strony go nie wyminę za nic. Co? Tam jest ich dwóch! W takim razie użyjmy shotguna. Okej. Goddammit, podejdźcie do mnie obydwoje. Obydwoje, hear me? Okej, okay, last chance. Jesus Christ, will you... Faggots! To nie. No! Faggot! Teraz nic nie widzę. Faggots! Fuck you! Okej, ten drugi wstał. Ten trzeci też wstał. Dlaczego męczę się z dwoma zombie tyle? Mein Gott, to nie będzie łatwa przeprawa przez ten scenariusz B. Okej, safe. To jest ta szafeczka, prawda? The desk is locked. Will you use the small key? Yes. You have used the small key. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Will you take the shotgun shells? Yes. Alright. To będzie liker. Nie ma likera. It's too dark to see anything outside. Okej, nie ma likera. That's new. Ale tu będzie liker. Right? Z drugiej strony nie słyszę ani likera, ani kapiącej krwi. Może tu nie ma teraz likera? Okej. Okay. That's good. That's very good. Te są zamknięte.
Jak dobrze, że nie ma likera. Ziele jest! Jak dobrze, że jest ziele! That's cool. It's very cool. To mi się podoba. Taki trade-off mi się bardzo podoba. A, to ten korytarz. Dobra, nie chodź przy oknach. Nie chodź przy oknach. Daleko od okien. Byle daleko. I wszystko... Ah! Shit! Wow! 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 That scared me! Jedieks! Nie, nie, rozdzielili się za bardzo, rozdzielili się za bardzo! Ah, goddammit, nie zdążę! Gotta go fast! Okej, it's good, it's good. Jeszcze ten. Oh my god, jak się przestraszę. You fucking dicks. Die, bitch! Nigdy więcej mnie nie straszcie. Wow, w dupę. Oh my god, ten scenariusz B to nie będzie łatwa sprawa. Już myślałem, że tu coś będzie. Oh man. Oh man. Nothing, empty soda cans and junk, nothing. Oh, operation report, bla 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 bla. To już czytaliśmy. Operation report 1, cool. It looks like there was a recent accident here. No shit, Leon! Tu gdzieś coś leżało, prawda? Może już teraz nie leży. Ponieważ scenariusz B jest a dick. Why do you have to be a dick? Oh, amunicja do pistoletu. Oh yeah, nigga. Oh yeah. Ale wiecie co? Leon ma już przy sobie zapalniczkę. Ha. Mogę rozpalić w kominku. I mam już klejnocik jeden. Jipka jej, motherfucker. Świetnie. Tym samym zrobiłem małego spoilera do scenariusza Claire, bo Claire się trochę później domyśliłem, że tu trzeba z tym przyjść. Oj, dobra! Ciekawie. Ciekawie będzie. Okej. That's good. It's really good. Trzeba do tej klamkę, Leon, bo warto mieć amunicję w swojej klamce, żeby ona coś w ogóle robiła. Jedziemy dalej. Byle dalej od okien. Chociaż jak widać, tym razem to nie pomogło, więc nadal będę dalej od okien. Tak, na wszelki wypadek, jakby coś jednak miało ochotę wyskoczyć, może raz czy dwa, albo 8 razy. Jesus Christ, ja się wystraszyłem. Wow, tu nie ma zombie. Wow. That's new. Dwa ziela. Well, good. Mogę jedno użyć. Jestem fine! Te dwa wezmę. I schowamy wszystko skrzętnie do skrzyneczki. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze, ale jeszcze nie sejwuję. To jeszcze nie czas. Jeszcze trzeba być dzielnym i wyjść. I nie marnować ingrimonów. Dobra, fuck this. Znaczy, może nie dosłownie fuck this, ale... Dobra, przeładujmy sobie shotguna, bo to się przydaje. Amunicja. Shit! To schowam na przykład tu, tak mi się podoba. Tam był to jest jakiś dokumencik. Operation Report 2. Bla 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 bla, to już wszystko czytaliśmy. Zaraz, czy ja miałem jakiś klucz? Czy mi się dobrze wydaje, mam klucz? Precinct key, ja mam klucz. Ale jazda, powinienem go wziąć ze sobą. Tu jest Ingriven. Doskonale. Tu, o, tu gdzieś była amunicja. W tych. Shit! W tych. Tutaj, prawda? Yes! Yes! I nagle z amunicją się zrobiło zdecydowanie weselej. Nie chcę klucza zostawić, Jesus. Chciałem to zostawić. Dużo mamy tych Ingrivenów. That's good. Okej. Tutaj mogę wywołać film, nic tu nie leży. Zdaje się. Okej, mapa?
gdzie tu... A, to te drzwi są do otworzenia tym kluczem. Jakieś inne? Wygląda na to, że nie. Dobra. Pójdę tam, wrócę, otworzę je i pójdę na górę. That's the plan. Trzeba było zrobić tak od razu, no ale jakoś... Blech. Trzeba było wziąć ten klucz, no. Trzeba było, ale... Ale nie zrobiłem tego, więc trzeba się wrócić. Ale jak już mówiłem, wracanie się to jest część Resident Evil. To jest integralna część wszystkich Resident Evil. Wracanie się. Backtracking. Gdzie ja lecę? Jezus Maria, przecież to nie tu. Muszę się wrócić do samego końca korytarza. Uwielbiam tego. Ma na tyle tych cichych... Nie, nawet nie próbować. Ma na tyle tych cichych momentów, kiedy czujesz się bezpieczny, czujesz, że chodzisz po tych samych korytarzach. Zwłaszcza, Jezus Maria, no ten... jest useless, okej. Ten motyw z tym, że właśnie tu jest drugi scenariusz, tak? Scenariusz B. Tu przechodzę to samo, drugi raz i właśnie oni wykorzystują to, że... Patrol report, bla 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 bla, dzięki. Oni wykorzystują to perfidnie, że ja znam tę grę. Incredible. I myślę sobie, a tu nic nie będzie, tak? To już znam. A tu pff, jednak coś innego i co? I nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. A tu nie ma korbki. Tu nie ma korbki. Tu nie ma korbki. What the fuck, man? Co prawda first aid spray też mi się bardzo przyda i... Ani przez chwilę nie przyszło do głowy, żeby pogardzić. Ale z drugiej strony... Gdzie jest korbka w takim razie? Nie da się przejść Resident Evil bez korbki. A może i da? Nie, no. Chyba w każdym Residencie była korbka. Nawet w czwórce. W piątce chyba nie. W szóstce może? Nie wiem. Piątki i szóstki nie pamiętam w ogóle, bo są takie... Ale to tylko moje zdanie. Dobra, wracam. I będę leciał na górę. Byle nie przy oknie. Byle nie przy oknie. Okna są złe. That's good. Schowam ten staw, bo nie będę z tym latał. Wiem, że to chwilę zajmuje, ale z drugiej strony wolałbym, żeby się nie okazało, że... A, pójdę sobie na górę, ale fajnie, ho, ho, ho. O, nie mam miejsca, żeby wziąć rzeczy. A może na przykład się okaże, że nie będę tam już chciał wracać, bo tam... będzie dużo zombie. I wtedy by było... wyjątkowo słabo. Nie jest fajnie, jak jest słabo. Alright. To infinity and beyond. Tak naprawdę na górę po schodach. A, tu nic nie ma. Tak jak u Claire. To jest dobra informacja. Ale zagadka jest ta sama? Something is written on the mountain. The god of sun and the god of moon. Their gaze upon me is the only thing that can release Red Soul. Okay. Let's do this shit! Jeden posążek? Znaczy po piersie? Znaczy rzeźba? Znaczy... Whatever the fuck that is! I muszę przesunąć tam w prawo, bo oni się muszą patrzeć na niego i dopiero wtedy się zrobi cyk i wyskoczy ten. Widać, że próbowali imitować ten klimat posiadłości z pierwszej części. Widać, że ten posterunek jest tak zrobiony jak ta posiadłość, są te zagadki i tak dalej. Znowu, nie są wcale jakieś trudne, nie są jakieś wybitne. Ale nadal dają satysfakcję, nadal co najmniej dają fajny klimat tego, że... że właśnie to jest taka przygoda, taka zagadka, no mi się to strasznie podoba. Z drugiej jednak strony zastanawiam się. To był normalny posterunek policji z czymś takim. Dlaczego nikt nie wpadł na to? Dlaczego nikt tak nie zrobił? Ja wiem, że tam było opisane w jednym dokumencie, że Chief się strasznie wkurzył, jak zobaczył, że ktoś się o te posążki oparł. To ta sekretarka była. No ale still. Oh, we have company, I see. Shotgun się tu zdecydowanie przyda. Okej. Okay.
Come here, bitch! A, nie, za daleko. Ale jeden zdjęty jednym nabojem, to zawsze coś, nie? Okej, okay, jeden. Drugi. O, o! Jeden się czołga nawet. Nie podchodź nawet. Alright. That's good. O, jeszcze jeden. Jakoś cicho siedział. Po sprawie? Zdaje się, że po sprawie, bo się wykrwawił. Alright, to pewnie będzie z otwarte! Czy to nie było zamknięte? Oh, hello. Hey! Wait! The fuck are you doing? No mówiłem, że tam wyciągała. Mówiłem i w dodatku zostawiła coś. Co się świeci na czerwono. O. Już nic nie mówię. Klucz. That's cool. Tu jeszcze coś było, prawda? Amunicja. Prawda, że to była amunicja? Prawda, że to... Ale nie do shotguna. Still. Nie będę gardzić. To jest amunicja. Do shotguna w dodatku. Wręcz lepsze niż amunicja do pistoletu. Combine, that's good. Leon! There we go. Claire, you made it! Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. It's too dangerous to go alone. Take this! Oh, sorry. Tu była szafeczka też, tak, z kluczykiem, ale nie mam kluczyka. The desk is locked. Czy te drzwi są otwarte? Zdaje się, że tak, to jest biblioteka. Tam pójdę za chwilę, się wystraszyć. Hej! Ale najpierw wrócę do pokoju Stars i tam stamtąd wezmę stuff. I chyba czas na save'a. Nie, save. The fuck was that? Wow. Jesus Christ. Nie ma tak antywirus, który wywala ci ten komunikat podczas grania, że hej! Widzę, że grasz, więc pozwól, że ci przeszkodzę. Dobra, bla 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 bla. Thanks. Ale tu tym razem nie ma nic pod tym. To nowość. Coś jest? Tu nic nie ma. Pamiętam, że tam coś leżało. Chyba amunicja. Prawda? Nie ma? Nie ma. That's not good. Okej. Nie będziemy oglądać zdjęcia. Tu może coś leży? No. Nic tu nie leży. Okej, tu coś leży? Tu może? Nie. No nie, tym razem nic nie leży. Szafa. O, wow! Will you take the magnum? Ja bym nie wziął? Come on. Dobra, nic. Nic nie ma. Dobrze, sprawdziłem? Tu też, nie, tu też nic nie ma. Słabo, ale magnum? W sumie, nie, magnum, słabo. Co ja gadam? Magnum? Świetna rzecz. Jestem bardzo zadowolony. Czas wrócić, czas zasejwować. Nie można się zbyt długo zapuszczać, bo się okaże, że coś mi wyskoczy i zabije mnie i będzie smutek, że nie zasejwowałem. Nie wolno tak... nie wolno tak robić. Później człowiek jest smutny i co? O czym ja w ogóle gadam? Dobra. Jest good. Dotarliśmy. Zostawiam stuff w skrzyni. Magnum nie będzie mi na razie potrzebny. To zostawimy na naprawdę najcięższych bolków. To z tym wrócę później. Nope. I zanim jeszcze sobie zasejwuję, to ja sobie pozwolę spojrzeć na mapę. Let's see. Tu są drzwi, które mogę otworzyć tym kluczem. I tam na końcu są te drzwi, które mogę otworzyć kluczem.
Good, good. To już wiem, gdzie będę szedł w następnym odcinku. All is settled. Już w następnym odcinku wybieramy się na podróż do drzwi, które zamknięte są kluczem. Tym fioletowym. Właśnie tym. A tymczasem... Gentlemen, czas zasejwować. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.